świadczy o tym, że już tego czekać nie możemy. Cieszymy się niezmiernie, że po raz drugi w historii naszego klubu sportowy Stal Gniezno, jeśli chodzi o kobiety, jest w najwyższej klasie, w ekstraklasie. Mam nadzieję, że dziewczyny w ekstraklasie dłużej pozwolą nam się cieszyć również z tego, że będziemy w tej elitarnej już lidze. A teraz chciałbym serdecznie podziękować za to, że wygrały wszystko, co mogły. Wygrały wszystkie mecze w pierwszej lidze, wygrały obydwa mecze barażowe, bo nie wyobrażam sobie, żeby mogły w tej chwili to przegrać. Jest 5-1, myślę, że przynajmniej jeszcze 2-3 punkty dołożą. Jest to historyczny moment, ja się niezmiernie cieszę i myślę, że tenis stołowy w Gnieźnie będzie dalej się rozwijał. W tej chwili przed nami oczywiście problem, żeby tak zmontować zespół, żeby utrzymać się dłużej niż niepełny sezon. Ale mimo wszystko gramy, czy szanse będą, czy nie, czy się wzmocnimy, czy nie. Dziewczyny będą grały i myślę, że na arenie krajowej w Stal Gniezno zapisuje się dobrze i będzie godnie robić do lekarza. Nie sądziłam, że już podoba, jak to wszystko się rozstrzygnie. Pierwszy mecz wygraliśmy 6-4. Wiadomo, że to jakiś zapas, no ale no fantastyczne, że się udało. Myślę, jest to, że wszystkie mecze wygrałyście w tym sezonie. To jest też bardzo ważne. Tak, no nie spodziewałam się. Ja tutaj miałam 2 lata przerwy i wróciłam do tej pierwszej ligi i pełna obaw, co to będzie. I naprawdę myślę, że nikt, żaden klub jeszcze nie rozegrał wszystkich meczów i wszystkich na swoją korzyść, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i zdecydowało się, że nasz zespół był bardzo wyrównany. Co tancuje, wprowadzając po raz drugi zespół gnieźnieński do grona tych najlepszych ekstraklas? Na pewno radę. Nie co dzień się radę z ekstraklasy. Dla nas, tak jak dla Steli, jak i dla mnie osobiście, jest to drugi raz. Taki zaszczyt, taki awans. Na pewno radość po meczu pierwszym barażowym dwa tygodnie temu liczyliśmy się z ewentualnym zwycięstwem. 6-4 na wyjeździe dawało jednak dużą przewagę. Myślę, że to wykorzystaliśmy w wspaniałej publiczności. Tutaj duże słowa uznania dla kibiców, dla publiczności, dla organizacji tego meczu barażowego. Ja w tym miejscu chciałbym podziękować zawodniczkom, dziewczynom za wkład pracy całego sezonu. Wszystkim czterem, trzeba powiedzieć, że Sara Deprowa, Paulina Nowacka, Roxana Załomska, całą ligę, jak i mecze barażowe zagrały bez porażki. 19 spotkań Deprowych, 19 zwycięstw, co zresztą Paulina Nowacka udowodniła, że jest świetną demnistą. Mistrzostwa Polski juniorek, zdobywając złoty medal Mistrzostwa Polski juniorek. Chciałem podziękować zarządowi, władzom samorządowym za pomoc, naszą sympatię do dziedzictwowego naszego klubu. A ja tak na koniec, jeżeli mogę, to chciałbym dedykować ten awans zmarłemu prawdziwemu koledze Jakubowi Wyczkowiakowi, co to było w Afryksenie. Państwo, że przed Panem zespołem, jak ją wymienił w przyszłym sezonie, bardzo trudna praca. Właśnie dokonanie w całej rozgrywce. Dzisiaj się cieszymy. A jutro myślimy. A jutro będziemy myśleć. Może będzie czas na zastanowienie się. Dzisiaj mieliśmy spotkanie z prezesem. Myślimy o tym, żeby sposób jakiś wartościowy przygotować składowo, technicznie, psychicznie do nowego sezonu.